upalnie i gorąco dzisiaj na całym Pomorzu. Od jutra czeka nas mała zmiana pogody. Zrobi się burzowo, chwilami też deszczowo, ale nadal będzie bardzo ciepło. Weronika Bigus, dzień dobry Państwu. Płytka Zatoka Niżowa i słaby front atmosferyczny przyniosą nam delikatny spadek ciśnienia i trochę deszczowo-burzowych chmur. Nadal jednak wpływ na pogodę będą miały układy wysokiego ciśnienia. Nocą prognozujemy mgły i zamglenia, nad ranem zachmurzy się, przelotnie popada i lokalnie pojawi się burza, głównie w zachodniej części regionu. Na termometrach od 18 do 21 stopni, wiatr słaby, ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali i nieznacznie waha się. Jutro umiarkowane zachmurzenie. W ciągu dnia miejscami chmur będzie przebywać lokalnie, przelotnie popada, możliwa również burza. Wieczorem prognozujemy rozpogodzenia. Nadal będzie bardzo ciepło. Od 24 stopni na Półwyspie Helskim do 30 stopni w Kościerzynie i w okolicach Kwidzyna. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali i zacznie nieco wzrastać. Na Bałtyku nocą przeważnie wiatr zachodni o sile do 3 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr zachodni do północno-zachodniego nadal o sile do 3 stopni w skali Beauforta. Stan morza 2. Dziękuję Państwu za spotkanie. Życzę dobrego wieczoru. Do zobaczenia.